Rosjanie zatopili okręt patrolowy. Załoga broniła się do końca. Rosjanie zatopili ukraiński okręt. Udało się uratować część załogi. Ukraiński okręt patrolowy Słowiańsk został zaatakowany z powietrza przez rosyjskie siły, podała za pośrednictwem Facebooka marynarka wojenna Ukrainy. Część załogi przepadła bez wieści. Marynarka wojenna Ukrainy poinformowała we wtorek o rosyjskim ataku na okręt patrolowy Słowiańsk. Jednostka została ostrzelana z powietrza i uległa poważnemu uszkodzeniu, w efekcie okręt zatonął. Wojna w Ukrainie. Rosjanie zatopili okręt patrolowy, od pierwszych dni inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Słowiańska łódź patrolowa zapewniła obronę morską. Podczas kolejnej misji bojowej statek został zaatakowany z powietrza. W trakcie bitwy doznał obrażeń bojowych i utonął. Ekipa dzielnie stawiała opór do końca, poinformowała w mediach społecznościowych marynarka wojenna Ukrainy. Podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczej dzięki profesjonalizmowi, szkoleniu i pewnym działaniom udało się uratować część załogi, czytamy w komunikacie. Ukraiński okręt zatopiony przez Rosję. Część załogi przepadła bez wieści i niestety, jak dodaje marynarka wojenna Ukrainy, część załogi słowiańska przepadła bez wieści.